Zabrakło może kilkudziesięciu centymetrów, a kierowca Daci potrąciłby matkę z dwójką małych dzieci. Do zdarzenia doszło pod koniec września tego roku w Zabrzu, ale teraz udało się ustalić sprawcę niebezpiecznego manewru. Sytuacja, którą otrzymaliśmy na skrzynkę stop agresji drogowej, wyglądała naprawdę groźnie. Tylko dzięki czujności tej kobiety, dzięki temu, że obserwowała cały czas sytuację, która dzieje się na drodze, no nie doszło do tragedii. Okazało się, że kierowcą był 67-letni mieszkaniec Świętochłowic. Za swój manewr został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Mimo wielokrotnych apeli policji i mediów o niewyprzedzanie na pasach, nadal często dochodzi do takich sytuacji. To są pewne nawyki i standardy z przeszłości. Kiedyś pieszy nie miał pierwszeństwa. To samochód był panem na drodze. W tej chwili już coraz bardziej musimy uważać na to, że są poza pojazdami inni użytkownicy dróg. I te nawyki, które zostają z przeszłości, one zanim zostaną usunięte z naszej świadomości, muszą być poddane próbie czasu. Tyle tylko, że zanim nawyki zostaną usunięte, liczba ofiar na drogach zapewne wzrośnie.